Witam na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek. No niestety coś mi się zawaliło z save'em, z grą. Cały czas mam otwórz menu mapy i nic. I cały czas mi tak pipczy. Stworzyłem kolejną trasę, też jest, no, lipna. Pozostaje mi mieć tylko nadzieję, że jak podniosę, ulepszę Baytree i Greenwood do poziomu drugiego w jakiś tam sposób, to mi to przejdzie i pójdzie dalej gra. Jak nie, no to nie wiem, co zrobię, bo to zniechęca mnie to do grania dalej, powiem szczerze. W każdym razie zrobiłem, tak jak mówię, czwartą trasę tramwajową, którą teraz się przejadę i zobaczymy, czy te przystanki będą się, że tak powiem, ulepszać. Kupię sobie nowy tramwaj. Niech będzie, że to będzie ten sam. Kup więcej. To działanie jest niedozwolone ze względu na ustawienia firmy. Jeśli chcesz zmienić osobiste. Z jakim gospodarzem sesji? Przecież ja jestem gospodarzem sesji. Co jest? Jaka sesja? O co chodzi? Nie jestem ani online, ani ten. Jakieś ustawienia sesji? Ej, no, nie rób sobie jaj. Idziemy. Nie mogę kupić tramwaju, bo coś. Sesja. O, teraz mogę kupić. To chore jest. Dobra, nieważne. Grunt, że się udało. Trasa tramwajowa, jedź teraz. Weź mnie piskaj, bo normalnie wylecę w powietrze zaraz. Dobra, jedziemy. Otwórz menu mapy, super. Ciekawe, czy to tylko mi się tak stanęło, czy inni szczęśliwcy też tak mają. Smutek wielki. Albo i nie. Zobaczymy, czy będzie smutek. Wszystko zależy, czy chcecie to oglądać dalej, czy nie. Na razie idziemy. Tak jak ja zawsze mówię, znaczy zawsze mówię od początku tej serii, że wolę grać już tego tramsima, co się jeździ po Wiedniu i po tym Monachium bodajże. Tramwaje są prawdziwe, nie jakieś wymyślone. Trasa, miasto odwzorowane, tak jak powinno być. Ej, zobaczymy. Przystanek gotowy do ulepszenia, czyli coś tam idzie. I jedziemy. Przejdziemy tą trasę, zobaczymy. Zobaczymy, co zobaczymy. I was out in a log cabin over the weekend. It's so scenic out there. Tak, panie dziadek, tak. Chciałbym się już wyrwać z tej dzielnicy, no ale cóż. Dopóki nie podniesiemy poziomów tych dwóch dzielnic, to nie uciekniemy dalej.
jazda poza godzinami szczytu. Poza godzinami, jak zawsze. Never had such a relaxed riding experience. Dobra. From now on, I'm leaving my car in the garage. Kolejny przystanek gotowy do ulepszenia. Wsiadać, ludziska, wsiadać. Nie ma klasu. Ta. Piękny dzień. Na przejażdżkę. Dobra. Zakręcik. I jedziemy dalej. Tak, wiem. Powinienem poczekać, no ale cóż. Ale nie przywaliłem tą taksówkę. Czy nie jeździła? Hej, my tutaj... Jeju, ale tu trasę zrobiłem. W lewo. Tak wychodzi. Chciałem jak najwięcej przystanków zgarnąć. Jak najwięcej przystanków. Panowie, poczekajcie i panie. Dobra. Światełko. Światełko się zmieni? Zmieni, dobra. I my tutaj pędzimy. Ale hamburger, wieża. Tutaj w prawo. Lebym przywalił, jakby nie ruszył. Ale miałem farta. Dobra. Kolejny przystanek do ulepszenia. Bardzo dobrze. No wsiadaj, wsiadaj. Kołboj się rozmyślił, czy wsiądzie? Wsiad. Jedziesz. Ajajajajaj. Trochę ten dzwonek mnie irytuje, powiem szczerze. Od ruszania. Da się to jakoś ustawić? Głośność muzyki, otoczenia. Głośność innych. Ten. To chyba to. Tak, tak, tak mi się wydaje. Aż normalnie w słuchawkach mi ten. Przepala dźwięk, czy jakoś tak. Nie wiem, jak to się nazywa. Tutaj przelecimy. Kiedyś przywalę, ale jeszcze nie teraz. Pod górkę. Kurde. Dobra, tu mamy przystaneczek. Okej. I jeszcze bym spróbował. To cały czas, kurde, za głośno jest. Jaki to dźwięk odpowiada za to? Hej, muzyka nie. Dialogi nie. Otoczenia to jest otoczenie. Interfejs. Weźmy tak. Silnik to silnik. To wydawało mi się, że to inne funkcje. Teraz ten, jak kierunek rzucam, to słabiej słyszę. Super. A to akurat mi niepotrzebne. I dzwonek jest ciszej. A mi chodzi, żeby to było te pip, pip. No i... Pipaj.
nie pipnęło teraz, super. Oj, jak będziemy stawać na przystanku, to może pipnie. Albo ktoś ten na żądanie włączy. Nadzieję tak mam. Hej, my tutaj w lewo. I tak byśmy w lewo jechali. Ale tutaj mamy też w lewo. Dobra. Rzucam kierunek. Dobra, jedź Stefan. Mamy przystanek. Chyba cisza jest. Siadać. O, taki bro... Nie, no dobra. Siadają z tyłu też. I jedziemy. Uniwersytet techniczny, tak? O, trzeba gdzie lampę usunąć. To wysuwamy. Aj, rampo. No otwieraj te drzwi, no co jest? Czemu nie otworzyłeś? Chyba, że najpierw były otwarte, tylko ludzie wysiadali najpierw. Dobra. Nie wiem, rampy się powinno chować chyba jak już się drzwi zamknie, ale... Gra jakby nie robi z tego problemu dużego. Tylko mi na pasy nie wchodzić. Dobra. Serio. Zostawił. Gdzie zostawił? Znowu jakieś jajka ktoś zostawił? Komórkę? Skąd ja wiem, że pasażer zostawił coś? No kurka, wona nie widzę. Recently I watched Spring of Affection with my mom. She'd never seen it before, so we started with the first episode. Za późno. Spoil it for you if you haven't seen it. But it's only the first episode, like everybody's seen it. So first off, my mom somehow doesn't understand the relation between Consuela, Pedro and Bob. Nie wiem, co minąłem. Czemu ta baba tak głośno gada? Już wstałem, to sprawdzę bilety. I wouldn't love Bob either. He's kind of weird. So I guess she somehow figured it out after all. Do you watch Spring of Affection? Ciekawe, że ona ten gadała tak, jakbym ten był przy niej cały czas. Nie zapomnij o czym? Jak zwykle nie zajarzyłem. Dobra, jedziemy. Gdzieś tam w prawo będziemy mieć. Następne w prawo, dobra. I want to try all the rides and see all the attractions at Arnold's Amusement Park. No jedź, my troszeczkę. Otwieramy. Dzień wypłaty? Nie, jeszcze. Goodbye. Aj, proszę bardzo, jak wysiadają. Hey, Alfonso. Yeah, it's my Ojoj. It's constantly growing. Chyba wcześniej zamknąłem, przepraszam. When can I come? A, pasażer pyta o trasę. Ostatnio pasażer się tak pytał, że nie zdążył
dojść. Thanks. Bye bye. Bye bye. Stopem. To jest pół na pół. Albo trafię, albo nie trafię. Z tym pytaniem. Tym razem trafiłem. I teraz w lewo. Ale korek się zrobił. No mam nadzieję, że rozwiążą problem. Bo widzę, że jeden nie wie, jak ma drugi jechać. A, nie, no dobrze. Dali radę. Pięknie. No jedź. No nie krępuj się. Czemu tamten przepuszcza tego? No jedź, bo się przepchnę. Ojajaj. Jeszcze stanął. No jedź, człowieku, jedź. Człowieku. Człowiek, to się normalnie czuję jak w życiu. Tyle czasu straciłem, będę miał opóźnienie. Zaraz. Chłopaki nie płaczą. Jeszcze tak staję jak w pociągach. No wiem, że za późno. Bye bye. Bo mnie wytrzymali na zakręcie. Już. Siedni. Jedziemy. Nie mamy czasu. Aha. Prawie pierdyknąłem przechodnia. Minus 2 minuty. Super. Tak. Otworzę ci rampę. Znaczy opuszczę, kurde. Otworzę. Musimy czas nadrobić. Obym coś nie pierdyknął. Tu przystanek mamy co po prawej, tak? Daj sobie przykus. Za późno, nie ma idealnego parkowania. No, normalnie porażkę za porażką. Wsiadać. Can soccer moms make dad jokes? It's such a nice day. Nie potrzebuję piasku. Jestem twardziem. O, ten teraz będzie. Z drewnem. Dobra. I my tutaj... Nie w prawo, prosto. Idziemy. I tu w lewo. Nie, tutaj. Załapałem się. Tak zacząłem przełączać te zwrotnice jak idiota.
Dobra, chyba dobrze pojechałem. Widzę, że mój tramwaj za mną pojechał prawie. Tylko skręcił w lewo, ja prosto. Już się zaczyna robić tłoczno. Tutaj będzie dziwny zakręt, widzę. W prawo. Wątpię, żeby ten tramwaj w taki zakręt się zmieścił, no ale okej. W realu oczywiście. Co ja tam się znam? I tu mamy przystaneczek. Zaraz. Fajnie, że słucha. To ja też posłucham. Gdzie jest ten słuchający passenger? Akurat musiał wysiąść pewnie. Drzewo mi zasłania. Nie wiem, czy wszystkich wziąłem, czy nie. Jedziemy. Tu w prawo. Nie mam innej możliwości, jak tylko w prawo. Dobra. Nie zwalniaj. Gdzie ten przystanek? Tutaj. Okej. Dobry czas, ale już nie idealne parkowanie. Ciekawe. Hello. Zamykamy. I jedziemy dalej. Ej. Następne w prawo. Ale bym się nabrał. Na serio. Dobra, jedziemy. A coś koleś wyjechał? Że ja w niego nie przywaliłem. On strasznie głęboko ujechał. No ale cóż. Oj. W prawo bym, prosto bym pojechał. Tutaj w lewo. Super po prostu. Ja na serio czasem w ostatnim momencie te zwrotnice przełączam. Taka prawda. Po prostu niby wiem na mapie jak mam jechać, ale... Ale mój tramwaj jedzie przede mną. Fajnie. Ludzie po ulicy idą. No człowieku, ja mam spóźnienie. Jedź, bo cię zwolnię. Dobra, kolejny przystanek gotowy do ulepszenia, to mnie cieszy. Oby podniesienie poziomów tych dzielnic i przejście do następnego scenariusza skasowało mi ten głupi napis za środka ekranu. Oby. Oby. Przekonamy się. Za niedługo. Chwileczkę, za momencik będziemy wiedzieć.
Uła, ale szybko wleciałem. No i jedziemy. Kolego, jedziemy. Nie przechodź mi tu na pasy. A, i to jest ostatni odcinek. Przystanek. Okej. Przystanek gotowy do ulepszenia. Dobra. Zobaczmy. Co zobaczymy? Nie piskaj mi, gro, proszę. Podniesiony. No, jak mi to ryje beret. Podniesiony. Podniesiony. Ale dzielnicy mi nie podniósł. Muszę jeszcze jedno kółeczko zrobić. A by three. Tego nie podniósł. Widocznie tu nie mam przystanku. Kurde. Tutaj też nie miałem przystanku. Ale za to Milbrook podniosę pewnie. Nie. Kurde. Nie chciałem tu się zrespić, tylko chciałem podnieść. Czemu on tak tutaj mi piska? W ogóle tego nie ogarniam. I co teraz? Jeszcze jedno kółeczko zrobić dzisiaj? Wyjścia, no. Dopóki nie podniosę ten poziomu, to... Aha. Kupuję kolejny tramwaj. Serio? Dwie bańki 800. Mam 3900. Zajezdnia? To jest tylko ten? A, jest zajezdnia, kurde. A... W ogóle? Ja to chyba coś źle robię, jak zawsze. Jedźmy nową trasą. Jedź teraz. Wybieramy luźny tramwaj. I co, to jest ten mój przystanek? Tak? Chyba rampa potrzebna. Dobra, nie trafiłem. Przystanek gotowy do ulepszenia. To ulepszymy. Dobra, rampo. Chowajmy, zamykajmy. Chyba... O! Będzie deszczyk padał. Dobrze, jakieś urozmaicenie. Dobra, jedźmy. Jedziemy, jedziemy. Zrobimy dzisiaj jeszcze jedną rundę. Mam nadzieję, że chociaż i poziom jednej dzielnicy podniosę. I potem się zastanowię, czy będzie kolejny odcinek w przyszłym tygodniu, czy raczej za dwa tygodnie na przykład. Może jakiś patch wyjdzie i mi naprawi to badziewie, co mam teraz. Mogę chyba trochę tak się zatrzymywać dalej. Wtedy mam idealne, znaczy idealne, ale jeszcze jest doskonałe parkowanie. A dobra,
Grunże wypłata była. I love the view from Hummingbird Bridge. We live in a very pretty city. Tak, tak. Kolejny samochód z drewienkami. Dzięki, dzięki, że mnie wpuściliście. I my tu w lewo. Nie, w następne lewo. A na górce w lewo, dobra. Przestawiło się? Przestawiło. No i o tym mówię. Ja tego nie widziałem, że się przestawiło. Aby się nie przestawiło, to bym pojechał prosto. Niby tragedia była. Ciekawe, za ile będzie czasu padało. No dajesz. Okaże, że te przeklęte światła. Myślałem, że gościu po ulicy idzie. Obramy tu prosto. Rzucamy kierunek, że stajemy. Jak będę się zatrzymywał, to na pewno będę miał na spóźnienie. Tak, tak. Bye. Ciekawe, czy ten przystanek jest do ulepszenia w interesującej mnie dzielnicy. Dobra. Bej. Tak, tutaj mam i Greenwood. Okej. Okay. Dobra, zamykamy. Tak, mam takie przeczucie, że jeszcze muszę tą linią 3 pojeździć. W takim wypadku. A nie tylko tą. Jak mnie mam. Ten przystanek też należy do interesującej mnie dzielnicy. Okej, rampa. Przystanek gotowy do ulepszenia. To ulepszaj. It's as sunny as they said it would be on the radio. Tylko... To te pozostałe trzy przystanki należą do tej drugiej linii. Kurde, tak mi się wydaje. Ale strasznie ten dźwięk jest upierdliwy, ojej. Najgorzej, że nie wiem, co ta gra ode mnie chce. Otwórz menu mapy. No, otworzyłem menu mapy i co mam zrobić? Po prostu nie wiem. Chyba, że jak zwykle czytać nie potrafię. No ale nie widzę nic. Ciekawe, że jak wchodzimy do menu mapy, to hamulec nam się załącza. A no tak, zapomniałem, że tutaj wszystko na żywca idzie. Że nawet jak jesteśmy w mapie, to się świat nie zatrzymuje. A tutaj jak? Prosto, dobra. Prosto. Tutaj jest ok. Ok. I tutaj będzie w lewo.
tutaj w lewo. Znak stopu, panie. I tu przystanek mamy. Oj, niedobrze. Przejechałem na oczasie. Nie mam już w zapasie. Kolejny przystanek do ulepszenia, ale to jeszcze nie jest ta dzielnica, co mnie interesuje. Dobra, zamykajmy. Już myślałem, że muszę klimatyzację włączyć, ale powiedział, że na zewnątrz. Jest ciepło. Strasznie tutaj dużo przystanków porobiłem. A w tych dzielnicach, co mnie interesuje, mam tylko po dwa. Dwa, trzy. Okej. Szybciej, szybciej. Już jestem na minusie. Wsiadać, wsiadać. Dobra. My friend works at Neo Ecotech. He said he wants to tell me what he's working on, but that he's not allowed to. Nie przechodzić, jak tramwaj jedzie. A, tutaj w prawo. Dobra. W prawo przestawione. I w prawo, bo mamy przystanek. Okej, znowu wypłatka, to lubię. Wsiadać, wsiadać. Today I'll have to do the laundry. I think it's quite relaxing. Tak, relaksuję się w pralni, znaczy przy praniu. That the actor who plays Carlos needed a stunt double after he locked his jaw from all the kissing scenes. Tak, Carlos się pocałował. To fajnie. I like to talk to my grandchildren about their video games. Makes me feel young again. Nie grają, nie grają, droga pani. Dobra. Tak się zapowiada, że będzie padać, padać i nie pada. Dobra, chyba ci, co chcieli, to wsiedli. Ruszamy. Kolejny przystanek po prawej. Kierunek wrzucony. Widzę, że rampę trzeba będzie wysunąć. Taki jestem spostrzegawczy. Wysuńmy rampę. Otwórzmy drzwi. Kiedyś się nie dawało drzwi otworzyć. No serio, teraz też. W sensie chodzi mi o to, że jak się rampę wysuwa, to drzwi się nie otwierają. Dobra, wjechał. Zamykamy. Jedziemy. Zakręt w lewo. Zwrotnica przestawiona. Jedziemy. Przystanek po prawej. No tą dzielnicę to szybko podniosę jej poziom. Jak mam tyle przystanków. Okej. Zatrzymanko. Otwieranko. Perfect parking. Cieszę się.
zaparkowałem idealnie. Tak czy siak, zamykamy. Światełko, sygnał. Zwrotnica na lewo chyba przestawiona. I jedziemy. Tutaj przystanku nie mamy. Ale za to samochody stoją. No i skręcaj, skręcaj, nie krępuj się. Dziękuję. Tu nie w prawo, tylko prosto. No panie, z tą ciężarówką. Jedziemy, jedziemy. No niestety nie przekonamy się w dzisiejszym odcinku, czy otwórz menu i mapy mi zniknie. Bo muszę tą drugą linią pojechać, już mi czasu nie starczy dzisiaj. Dwie rundki mi wystarczą. Tutaj będzie cudowny zakręt. Zaraz. Jest ustawione, dobra. Damy światełko, że skręcamy. I jedziemy. Prawie minuta zapasu. To trochę nadrobiłem. I tu jest przystanek, z tego co widzę. Zapuszczamy światełko, wyhamowujemy. Ostro hamujemy. Trochę chyba za daleko. O! Ale idealne. Jaka to dzielnica? O, to co mnie interesuje. Dobra. Hey there, my friend. I've been hearing more and more positive feedback about your work, and I wanted to share. Just received a call from Mira congratulating us. You remember her, right? She used to live here, in Angel Shores, but realized her dream of owning her own flower shop in a small town somewhere on the East Coast. Well, she's heard from her friends how well our tram network is working. Even my son Steve Jr. is now convinced that trams are the way to go. He hardly asks for the buses anymore. That's a testament to the fantastic job you're doing. But speaking of family, my dad had quite the story to tell me last Sunday. He reminisced about the workers' line to the port he used to serve. He and his buddies used to pick up folks from all over Angel Shores early in the morning, bring them to work, and take them back home in the evening. He claims they were the most used routes at the time and the most beloved. Well, I think we should take a page from their book and connect the suburbs and residential areas with the centers in Pecunia, the harbor, and even Oakwood. One route won't cover it all, but I'm sure you can come up with something brilliant. Cieszę się, że jednak usunęło mi ten głupi napis i wskoczył kolejne zadanie wskoczyło. Oj. To dobrze, to dobrze wróży. Czyli zobaczymy, jak będzie przyzwoita ilość wyświetleń pod tym odcinkiem, to ustawię w kolejnym tygodniu kolejny odcinek. Jak będzie tak, nie wiem, 20 wyświetleń tylko, to robimy przerwę dwutygodniową od tego tytułu. Jakieś nowe gierki powychodziły, trzeba też je ogrywać. Zrobić miejsce. Ale fajnie, co teraz mamy? O kurde! Trasę zrób. 40 pasażerów w godzinach szczytu przewieźć. Potem kolejną trasę w rannych wieczornych. Ulepszyć do trzeciego poziomu. Super. To będzie kilka przejazdów potrzebnych. Nie mogę ruszyć. Aha, dobra. Serio? Piasek pomógł?
myślałem, że jestem pod górkę i dlatego nie mam siły. Dobre. Piaskowanie pomaga. Dobra, to kończymy. Ej, kurde, już myślałem, że wejdą. Dojadę do końca i jeszcze dwa przystanki z tego co widzę, więc elegancko. Fajnie, fajnie, że się udało odczarować. No serio, te... Tam kij z tym napisem, nie, ale... Te pikanie to mnie doprowadzało do... Normalnie... Jak to się mówi? Szewskiej pasji. Jaka jest pasja szewska? To jest ciekawe. Że tak się mówi. Szewska pasja. Skąd to się wzięło? Dobra, to mamy w prawo. Kierunek w prawo. Okej. Okay. Ja tak intuicyjnie wyhamowuję przed tym zakrętem, ale sam tramwaj jakby dodatkowo jeszcze hamuje. Czy teraz na przykład bierzemy 23 i nic się nie stanęło. Dobra. Nieważne. No idź, dzieciaku, idź. Fajnie, że tu nie widzę. Dobra, proszę Państwa, ostatni przystanek dzisiaj na naszej trasie. O czasie, idealne parkowanie, te sprawy. Rampę trzeba ten. Dobra. Zobaczmy, czy nikt nie śpi. A jednak. No, do widzenia panu. Czemu ja usiadłem? Dobra. Elegansiara, kliknijmy w prawo, to kierowca przejmie. Okej. Okay. No i cóż, dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka i tak jak wspominałem, jak będzie jakaś zadowalająca ilość wyświetleń, to widzimy się w przyszłym tygodniu. Jak słabsza, to za dwa tygodnie. Jak po dwóch tygodniach znowu będzie słaba, no to wtedy zamrozimy tą serię. Tak mi się wydaje. Mam kupę gier do ogrywania. No i trzeba robić te miejsce, nie ciągnąć serii, które, że tak powiem, no mają małą ilość wyświetleń. Powinienem się cieszyć, że jak odcinek ma 20 wyświetleń, jak na moje skromny kanał, to niby dużo, nie, ale bardziej celuję tak w 60 minimum. No nic, nie marudzę. Dzięki jeszcze raz, a ja uciekam. Hej.